W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wczoraj świętowaliśmy doczesne narodziny przedwiecznego Króla, a dziś świętujemy zwycięską mękę Jego żołnierza. Tak rozpoczyna święty Fulgencjusz kazanie na drugim nokturnie brewiarza rzymskiego. To są słowa, które pochodzą z połowy VI wieku. Wczoraj bowiem król nasz ubrany w paradną suknię ciała wyszedł z komnaty dziewiczego łona i raczył nawiedzić ten świat. Dziś żołnierz po opuszczeniu cielesnego przybytku, triumfując, udaje się do nieba. Tamten, zachowując majestat przedwiecznego bóstwa, przepasał się ciałem niczym sługą, wyszedł, by walczyć na arenę tego świata. Ten, odłożywszy podlegające zepsuciu szaty ciała, wstąpił do niebieskiego pałacu, by wiecznie współpanować z Chrystusem. Tamten wstąpił z nieba obleczony w ciało, ten wstąpił do nieba opuszczając ciało. Wczoraj święci aniołowie radośnie śpiewali, dziś przyjmują Szczepana z weselem do swego grona. Wczoraj Pan wyszedł z łona dziewicy, dziś żołnierz wymaszerował z cielesnych koszar. Wczoraj Chrystus dla nas zawinięty został w szmaty, dziś wdział nasz Szczepana odświętną suknię nieśmiertelności. Wczoraj ciasnota żłobu nosiła Chrystusa, dzisiaj niezmierzoność nieba przyjęła triumfującego Szczepana. Pan samotnie zstąpił z nieba, by wielu podźwignąć. Król nasz się uniżył, by wywyższyć swoich żołnierzy. Takim pięknym tonie święty Fulgencjusz daje dzisiaj komentarz do święta, które obchodzimy. Ale drodzy wierni, dlaczego Kościół dzisiaj każe nam być obecnym na mszy i jeszcze jest niedzielny porządek? Drodzy, pamiętajmy, że święto Szczepana obchodzimy znacznie wcześniej niż samo święto Bożego Narodzenia. Już 3 lata po śmierci Zbawiciela Szczepan został zamordowany. Otóż, abyśmy widzieli i wiedzieli, drodzy wierni, że przyjęcie wiary we wcielone słowo ma swoje ostateczne konsekwencje. A może to być wykluczenie, no to jeszcze przynajmniej jest mało bolesne, chyba że na duszy. Na przykład z rodziny, za to, że się obstaje przy zasadach Bożych. Wyrzucenie z pracy za to samo. Co rusz dochodzą do nas takie informacje. Ale można być nawet straszna śmierć. Co roku giną tysiące chrześcijan za wiarę. I to właśnie za wiarę we wcielone słowo, zwłaszcza z rąk islamistów, który nie mieści się w głowie, że Bóg może stać się człowiekiem. Ale nie tylko, przecież prześladowania w Chinach, w Korei Północnej, w innych krajach. Kościół pragnie, abyśmy wszyscy usłyszeli każdego roku, dzień po święcie Bożego Narodzenia, historię pierwszego męczennika. Za co on został tak ukamienowany, tak okrutną śmierć poniósł i abyśmy przez chwilę pomyśleli, jak byśmy się sami zachowali w takiej sytuacji. Kiedy będą na nas padać kamienie słów, obelg, a może nawet i te, które mają rzeczywisty ciężar. A rodzaju śmierci może być bardzo dużo. Nie każda musi być taka szybka, jak u świętego Szczepana. No i zadali sobie pytanie, czy wytrwam, tak jak święty Szczepan. Imię świętego Szczepana po grecku oznacza wieniec. I on jako pierwszy w długim rzędzie ogromnej liczby męczenników aż po dzisiejszy dzień został przyozdobiony wieńcem męczeństwa. Dlatego nazywamy go protomartyr. Tak na wschodzie, jak i na zachodzie jest bardzo uroczyście czczony. Pierwszy męczennik, pierwszy świadek Chrystusa. Święty Szczepan według tradycji urodził się w 5 roku. Jego greckie imię wskazuje, że był Żydem z diaspory. To znaczy, że na co dzień mówił po grecku. Nie wiemy prawie nic o jego wcześniejszym życiu. Apokryfy różne tam informacje podają. Ale musiał być gorliwym chrześcijaninem, skoro został wybrany na jednego z pierwszych 7 diakonów Kościoła. Diakoni mieli się zajmować praktycznym wymiarem pomagania potrzebującym, po to, aby sami apostołowie mogli skupić się na przepowiadaniu Ewangelii.
Ale już w Dziejów Apostolskich wiemy, że diakon Szczepan nie ograniczył się jedynie do prac na rzecz ubogich, ale pewien mocy i łaski Ducha Świętego głosił Ewangelię z taką mądrością, że nikt nie mógł mu się przeciwstawić. A ponieważ widocznie jak dobry żniwiarz miał i dobrze siał i duży plon zbierał, czytamy w Dziejach Apostolskich, że nawet wielu kapłanów wiarę przyjmowało. Więc Sanhedryn wydał do niego wyrok śmierci, oskarżając go, że komu występuje przeciwko prawu i przeciwko świątyni. Szczepan wygłosił piękną mowę obronną, którą mamy zapisaną w Dziejach. Spisał ją święty Łukasz, napisał Dzieje Apostolskie. No, pewnie podyktował mu to święty Paweł, który przy tym zajściu, jak czytamy w opisie szczegółowym, brał bezpośredni udział. I w tejże mowie, bardzo pięknej i długiej, ukazał historię Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale sprzeciwiał się Bogu i lekceważył Jego wolę. I na koniec publicznie wyznał swą wiarę Chrystusa. Za to ci zgrzytali zębami, zasłonili sobie uszy, bo tak, tym drodzy, czasami bywa, że kiedy brakuje słów do argumentacji, to się przechodzi do argumentów siłowych. I najpierw zatkali sobie uszy, to jest, też pokazuje, jaka jest przewrotna ludzka natura, aby nie słyszeć tych słów, które mogłyby im rzekomo zaszkodzić. I chwycili za kamienie. I to był rok 36. Szaweł, których pisze Łukasz, był obecny przy wykonaniu tego pewnego rodzaju jakiegoś samosądu, opisuje święty Łukasz, był tam dlatego, ponieważ był urzędowym świadkiem z ramienia Sanhedrynu. Ale jak mogło dojść do tego morderstwa, skoro na przykładzie wroku na naszego Zbawiciela wiemy, że żaden wyrok śmierci nie mógł być wykonany bez podpisu rzymskiego namiestnika. A otóż historycy nam podają, że to był rok 36, kiedy Piłat został odwołany z prowincji, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. I ten dogodny dla siebie czas Żydzi wykorzystali, aby wszcząć prześladowanie nie tylko przeciwko Szczepanowi, ale przeciwko całemu Kościołowi w Jerozolimie. No i znamy to, że stworzyły się prześladowania, a spośród wszystkich prześladowców Szaweł wbijał się na pierwsze miejsce. Kult świętego Szczepana, drodzy wierni, od samego początku trwał i był żywy w kościele w Jerozolimie i tam, dokąd ta informacja dotarła. Ale wraz ze zburzeniem Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie, kiedy przyszli Rzymianie i wykonali ostateczny wyrok na miasto, o którym dzisiaj mówi zresztą Zbawiciel, wasz dom stanie się pusty, to chrześcijanie, zanim jeszcze pierścień okrążenia rzymskich legionów zamknął się nad świętym miastem, to relikwie jego wynieśli i ukryli. Ale dopiero w roku 415 odkryto je ponownie. Jak głosi tradycja, pewnemu pobożnemu kapłanowi o imieniu Lucjan przyśnił się we śnie święty Gamaliel. Gamaliel też jest postać z Dziejów Apostolskich, możemy go przeczytać. On był nauczycielem Szczepana i Szawła, bo Szczepan i Szaweł razem chodzili do szkoły, do Gamaliela. To pokazuje tylko dramatyzm tej sytuacji. Niedawni koledzy, a teraz stali sobie wrodzy. A wszyscy razem się już zeszli znowu w niebie. I tenże Gamaliel wskazał mu swój grób i grób świętego Szczepana. No i zaczęto tam szukać i okazało się, że znaleźli szczątki, odpowiednio też odpowiednimi inskrypcjami przyozdobione, w miejscowości Kafar Gamla, niedaleko Jerozolimy. Potem Bizantyjczycy zbudowali tam wspaniałą bazylikę, a drugą na miejscu jego ukamieniowania. Drodzy wierni, Kościół wzmacnia się przez prześladowania. Gdy ich nie ma, to jesteśmy usypiani. Wpadamy w pewien rodzaj letarg. A kiedy jeszcze nie ma prześladowań, a jest prosperity i opływamy w jakieś doczesne bogactwa i dostatki,
A o tym, jak dawniej żyli nasi przodkowie czy rodzina, to słyszymy z jakiejś opowieści, jak to było w czasie wojny czy wcześniej. I nam się to nie mieści w głowie, jakie ciężkie warunki oni przebywali, a my to nawet palcem jednym nie chcemy ich tknąć, to wszystko sprawia, że nasza dusza jest uśpiona, że usypiamy. A już od drugiego wieku, od świętego Cypriana, chrześcijanie powtarzali to słynne przysłowie Sanguis martyrorum, semen christianorum, to znaczy krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Święty Klemens Rzymski, o którym wspomniałem w ostatnią niedzielę, w liście do Koryntian, pisał, że prześladowania zewnętrzne wzmacniają Kościół. Wrogowie je wszczynają nieustannie, aż po dzisiejszy dzień, bo myślą, że w ten sposób można Kościół zniszczyć. Rzeczywiście, w jakiś sposób można go uszczuplić, ale wewnętrznie się wzmacnia. Pan dopuszcza prześladowania, pisze święty Klemens, aby oczyścić zletnich. Wystarczy już niewielkie, aby odpadli ci, którzy ledwo się trzymają, albo tylko z jakiejś koniunktury imię chrześcijańskie sobie przywłaszczają. I wszyscy letni odpadną, zostaną tylko ci wypróbowani w ogniu. Ale to, co najbardziej niszczy Kościół, pisze święty Klemens, papież, to nie prześladowania, ale spory i kłótnie wewnętrzne. Sami drodzy, wiecie, jak dzisiaj Kościół jest podzielony. Jak i linia podziału idzie wzdłuż państw, gdzie wystarczy przejechać rzekę z jednego państwa do drugiego, albo z jednej diecezji do drugiej i coś jest grzechem po jednej stronie, a po drugiej już nią nie jest, albo jest nawet błogosławione. Jak ten zamęt w Kościele Bożym się powiększa. No, Rzymianie ukuli taką zręczną paremię. Divide et impera, dziel i rządź. No i książę tego świata, doskonały mistrz w stosowaniu tej zasady, stara się dzielić maksymalnie, jak się tylko da, aby móc potem ze skłóconymi partiami i frakcjami i tym wszystkim rządzić wedle własnej miary. Prześladowania wzmacniają Kościół, a spory i kłótnie osłabiają, bo odbierają motywację. Bo zaciemniany jest przekaz wiary, przekaz prawdy ewangelicznej. A gdzie nie ma jasnego nauczania, tam szybko rodzi się błąd w wierze. A do nieba prowadzi wiara katolicka, taką, jaką nam przekazuje tradycja apostolska, a nie jakakolwiek wiara. Święty Szczepan umarł za wiarę katolicką, nie za jakąkolwiek wiarę, czy jakieś mgliste wierzenie w jakiegoś Boga. Dlatego drodzy wierni, od najmłodszych lat chętnie czytajmy, wyobrażajmy sobie, powtarzajmy historię o naszych bohaterach. Bohaterach naszej wiary. O tych mężczyznach, niewiastach, dzieciach czy starcach, którzy mężnie znosili prześladowania. Nie tylko Pismo Święte, ale żywoty świętych podają im mnóstwo przykładów. Na takich bohaterach powinni się wychowywać nasze dzieci. Nie na jakichś innych głupich, bajkowych, którzy nie istnieją, ale tych, którzy byli, którzy istnieli i którzy nadal istnieją i których mamy szansę, mamy nadzieję zobaczyć w niebie. Czy to nie byłoby pięknie porozmawiać ze świętym Szczepanem, jeśli z łaski Bożej będziemy pośród świętych niebieskich. W tej homilii, o której wspomniałem na samym początku, święty Fulgencjusz jeszcze zapytuje, jakim orężem walczył Szczepan. On go porównuje do żołnierza. Jakim orężem walczył Szczepan, aby przemóc srogość żydowską i odnieść szczęśliwy tryumf. Trzeba nam jednak, bracia, wiedzieć, że aby otrzymać koronę godną swego imienia, miłość miał za oręż i z jej pomocą wszędzie zwyciężał. Przez miłość Bożą nie uległ strażącym się Żydom. Z miłości bliźniego wstawiał się za kamieniujących. Z miłości pouczał błądzących ku poprawie. Z miłości modlił się za prześladujących, by nie ponieśli kary. Polegając na sile miłości, zwyciężył Szawła, okrutnie się strażącego. Kogo na ziemi ją miał za prześladowcę, w niebie ma teraz za towarzysza. Dlatego, drodzy wierni, módlmy się przez przyczynę pierwszego męczennika oraz królowej męczenników, która dodawała im wszystkim otuchy od samego początku
i tak będzie do skończenia świata. O ile tylko będziemy wolni od nienawiści. Bo będąc, mając zaszczytne imię chrześcijanina, nam nie wolno nikogo nienawidzieć. I to nie mówię już o prześladowcach wiary, bo to jest tak oczywiste, ale zróbmy rachunek sumienia nawet w relacji w własnych rodzinach albo sąsiadach. Nam nie wolno nikogo nienawidzieć. Nie można liczyć na pomoc królowi męczenników, mając w sobie cień nienawiści. O to modlimy się dzisiaj w uroczystej kolekcie mszy świętej. O miłość do nieprzyjaciół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.